Największe hity to już mosty, które są pół roku przed. I to są takie projekty, w których biorą udział mieszkańcy. I to, że Ewa Michnik, profesjonalistka w swojej dziedzinie, największe widowiska operowe w Polsce, zaprosiła do udziału mieszkańców Dolnego Śląska, chóry, artystów. To jest największy hit. Nie chcę mówić o skali wydarzeń, o dużych koncertach, tylko o tym, jak bardzo my wrocławianie, jak my dolnoślązacy w ten projekt się włączymy i jak my jako gospodarze przyjmiemy wszystkich. Czy będziemy narzekać, że ktoś zablokował most, czy będziemy mówić, zapraszamy, to jest nasze miasto. I to jest największy hit, bo ja czuję dzisiaj, że my czujemy, że jesteśmy gospodarzami, że my zapraszamy, że my mówimy, jesteśmy stolicą, ale taką dobrą stolicą, nie taką złym rozumieniem, dlatego mówię kierunek stolica, kierunek kulturalna stolica. To jest takie nasze hasło i zapraszamy wszystkich do Wrocławia i jesteśmy gospodarzami. I to jest największy hit, że potrafimy być miastem spotkań i takim otwartym miastem. Ja Krzysztof Maj i my wrocławianie zapraszamy wszystkich do Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.